wyglądała tutaj sytuacja ratowniczo-gaśnicza na terenie tej chlewni? Wie pan co, zgłoszenie dotyczyło pożaru w budynku inwentarskim, dokładnie tak jak pan powiedział, chlewni. W momencie przyjazdu ten pożar już był całkowicie rozwinięty, natomiast oprócz tego, że trwały działania gaśnicze, to jak widać obok stoi drugi obiekt, co prawda nie był objęty pożarem, natomiast gazy pożarowe wdzierały się do środka, tam znaczna ilość zwierząt no, była zagrożona tym, że mogą się podusić czy potruć tymi gazami pożarowymi. Ile zastępów brało udział w tej akcji? Na miejscu dojechało 10 zastępów ratowniczo-gaśniczych. Działania jak gdyby kończą się, teraz dogaszamy, sprawdzamy dokładnie miejsca, w których jeszcze ten pożar może się tlić. Mamy silny wiatr, więc dokładnie trzeba to wszystko sprawdzić, żeby to miejsce pozostawić już w bezpiecznym charakterze. Czy w tej chwili Państwo możecie podać ewentualne przyczyny, w których ten ogień został zaproszony? Nie, wie pan co, na tą chwilę nie ma takiej możliwości. Tutaj dochodzenie, podejrzewam, będzie prowadziła policja. Jak pan widzi, pożar na tyle się rozwinął, że on objął praktycznie całą część tej chlewni, także nie mamy miejsca, w którym on powstał, tylko z informacji uzyskanych od właściciela było treść, że bardzo szybko się rozprzestrzenia i obejmuje całą chlewnię. Ile zwierząt ucierpiało w tym zdarzeniu i czy też mają Państwo informacje o tym, że jakieś osoby postronne mogły zostać poszkodowane? Wie pan co, no niestety około 300 zwierząt padło w wyniku i oddziaływania temperatury i w szczególności tych gazów pożarowych. Natomiast tutaj pierwszy ratunek, że tak powiem, na pewno robili właściciele, ale tu też jak gdyby na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawdziliśmy to dokładnie, te osoby są bezpieczne, nie uległy żadnemu podtruciu ani zaczadzeniu.